Grzegorz urodził się w 690 roku, był z pochodzenia Syryjczykiem. Do Rzymu przyjechał jako młody benedyktyn. W czasie pogrzebu Grzegorza II został niespodziewanie wybrany na papieża przez aklamację ludu rzymskiego. Konsekrowany został 18 marca 731 roku po 5 tygodniach oczekiwania na zatwierdzenie wyboru przez egzarchę Rawenny. Był ostatnim papieżem zatwierdzanym przez bizantyjskiego władcę. Grzegorz III kontynuował działalność swojego poprzednika. Nie dopuścił do niszczenia obrazów w Italii. Na synodzie rzymskim w 731 roku, po nieudanej próbie pojednania z cesarzem Leonem III, ekskomunikował popieranych przez niego obrazoburców. Gdy w 733 roku Longobardowie zajęli Rawennę, siedzibę bizantyjskiego egzarchy, papież Grzegorz III przyczynił się do jej odzyskania przez egzarchę Eutychiusza, za co otrzymał od niego kolumny oneksowe, które umieścił w bazylice przed konfesją świętego Piotra. Obawiając się dalszych napadów Longobardów, nakazał naprawić mury Rzymu i umocnić twierdzę Citta Vecchia. Longobardowie dotarli do Rzymu w roku 739. Papież Grzegorz III wraz z senatem mianował wówczas konsulem Rzymu Karola Młota, władcy państwa Franków, i wezwał go do obrony przed Longobardami. Dzięki temu otrzymał pomoc dyplomatyczną, a król Longobardów odstąpił od Rzymu. Historycy wysoko oceniają ten zwrot papiestwa w stronę Franków, ponieważ dzięki tej decyzji papieża znacznie wzmocnił się prestiż i wpływ Rzymu. Papież Grzegorz III imponował wszystkim wymową, władał bowiem Greką, Łaciną i Syryjskim. Oprócz decyzji związania się z Frankami podejmował inne kroki polityczne, mające na celu wsparcie ewangelizacji Europy Północnej. Wręczył paliusz i nominację na papieskiego wikariusza w całej Anglii Tatwinowi z Canterbury w czasie jego pobytu w Rzymie. Popierał działalność misyjną Bonifacego Winfrida w Germanii. Nadał mu paliusz i tytuł arcybiskupa oraz legata Stolicy Apostolskiej do zorganizowania kościoła w Bawarii, Aleksandrii, Hesji i Turyngii. Osobiście zwrócił się do świętego Willibarda o towarzyszenie świętemu Bonifacemu w misji na ziemiach niemieckich. Popierał także życie monastyczne i otwierał nowe klasztory. Zorganizował nabożeństwa. Wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, a wiele innych odnowił. Umocnił mury i obwarowania wiecznego miasta, by je zabezpieczyć przed najazdami Saracenów, Bizantyjczyków i Longobardów. Zmarł w Rzymie w 11 roku pontyfikatu, 27 lub 28 listopada 741 roku. Jego ciało złożono w Bazylice Świętego Piotra, wybudowanej przez niego kaplicy Zbawiciela i Najświętszej Marii Panny. W ikonografii święty Grzegorz przedstawiany jest w stroju papieskim, w kapie, paliuszu oraz w tiarze na głowie. Jego atrybutem jest mitra, paliusz i krzyż. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Grzegorza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła, razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudimus, Kyrie eleison, Christe.